Witam podczas czwartej edycji testu pojazdów niskoemisyjnych Fleet Electric Day. Edycji wyjątkowej, bo edycji, która odbyła się tuż po pandemii. Zgromadziliśmy ponad 110 samochodów, w tym auta wodorowe, auta w pełni elektryczne, auta ładowane z gniazdka PHEV, hybrydy oraz miękkie hybrydy. Były samochody segmentu A, segmentu B, SUV-y, samochody dostawcze. Szanowni Państwo, ponad 400 gości mogło testować auta na 6 próbach. 4 były zlokalizowane na Autodromie Słomczyn. 2 to były próby wyjazdowe. Poza tym byli przedstawiciele rynku ładowarek, a także firm oferujących finansowanie samochodów niskoemisyjnych. Jest mi niezmiernie miło witać Państwa w kokpicie naszego nowego modelu IONIQ 5. Jest to model elektryczny, jeden z kilku, który przedstawiamy tutaj na Fleet Electric Day podczas tego cudownego eventu. Mamy przyjemność zaprezentowania całej gamy naszych samochodów zelektryfikowanych oraz elektrycznych, w tym przede wszystkim Jaguara I-Pace, na tle którego stoję. Bardzo doceniamy to, że możemy w tym roku w Fleet Electric Day uczestniczyć. Jako Mazda prezentujemy nasz elektryczny debiut 2020 roku, czyli Mazda MX-30, najchętniej wybierany nowy samochód elektryczny w zeszłym roku w Polsce. Ten samochód daje dużo przyjemności z prowadzenia, czego mogą doświadczyć uczestnicy dzisiejszego wydarzenia. Bardzo się cieszę, że mimo panującej pandemicznej sytuacji jesteśmy w stanie spotkać się wreszcie na żywo i przede wszystkim porozmawiać twarzą w twarz. Pogoda dopisuje, jesteśmy na zewnątrz, więc wszystkie warunki do tego, aby czuć się bezpiecznie, są spełnione. Na Fleet Electric Day pojawiliśmy się z dwoma modelami marki Leafs. Cieszymy się, że mogliśmy pojawić się na Fleet Electric Day. Mam nadzieję, że auta, którymi można było się przejechać naszej marki, sprawiły Państwu dużo frajdy i liczymy, że zobaczymy się również z Państwem w przyszłym roku i serdecznie zapraszamy. Dzisiaj na Fleet Electric Day, tutaj na Autodromie w Słomczynie, prezentujemy nasz bazowy model, czyli ładowarkę Axon FX100 o mocy 100 kW. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie. Widać, że stoi tutaj bardzo dużo aut, co świadczy o tym, że tego typu podejście do rozwiązania problemu infrastruktury ładowania w przypadku floty samochodowej jest jak najbardziej zasadne. Bardzo się cieszę, że w imieniu grupy Renault mogę dzisiaj Państwu przedstawić pierwszy elektryczny samochód marki Dacia. Jest to Dacia Spring. Auto jest nie tylko najbardziej dostępnym elektrycznym samochodem na rynku, ale oprócz ceny Dacia prezentuje samochód, który jest wystylizowany na SUV-a. Cieszy się bardzo dużą popularnością wśród firm carsharingowych. W tym momencie prezentujemy dzisiaj nasze stacje ładowania typu wallbox. Zarówno stacje do użytku domowego, jak i stacje do zastosowań komercyjnych, a przede wszystkim do zastosowań dla flot samochodowych. W Multiwashu mocno stawiamy na ekologiczne rozwiązania i dlatego też przygotowaliśmy ekoloterię z ekonagrodami. Nagród jest kilka bardzo ciekawych, ale chyba najatrakcyjniejszą jest możliwość wygrania drzewa. To takie drzewo emituje tyle tlenu, ile zużywa samochód i mamy równowagę w przyrodzie, więc jest to naprawdę fajne działanie proekologiczne. Za nami już czwarta edycja Fleet Electric Day. Pięknie dziękuję, że tak licznie przybyliście na Autodrom w Słomczynie, że odwiedziliście nasze stanowisko i tak licznie jeździliście naszymi samochodami elektrycznymi i hybrydowymi. Serdecznie zachęcam do kontaktu i od odwiedzenia salonów Mercedes-Benz Warszawa i Mercedes-Benz Sosnowiec. Pozdrawiam pięknie. Test Fleet Electric Day podczas swojej czwartej edycji zgromadził 110 samochodów. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku tych samochodów będzie jeszcze więcej.